dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się, nie wiem już który raz, ale kolejny w grze Salt and Sanctuary. No i tak, ostatnio pokonaliśmy smród jakiś tam, nie pamiętam jak się do końca nazywał. Jesteśmy w takim oto dziwnym miejscu, gdzie jest jakiś fort za bagnami, który wygląda jakby był nawet z zewnątrz, chociaż powinien być pod ziemią. Ale tak, i co my tu mamy? Czarna perła oraz plecak soli, miło. Oraz dzwonek powrotu. Ciekawe rzeczy tutaj oferują. I przy okazji zobaczmy, czy w ogóle coś robiłem. Dobra, robiłem, bo właśnie nie byłem pewien, czy pomiędzy tym poprzednim odcinkiem a właśnie robiłem jakieś zmiany tutaj pod względem rozdawanych punktów, czy nie, ale no, okazuje się, że tak. I tak, dziś właśnie kontynuujemy przeprawy poszukiwania tajemnic, sekretów, prawdy, jak to tak zwał. Weźmiemy to przy okazji, aż mieć już trzecią klasę kijów na wszelki wypadek, jakby się pojawiły. I został punkt, czy będę coś konkretnego robił. Zręczność niepotrzebna. Jeśli już to wytrzymałość, ale no nie widzę tu nigdy dostępu do wytrzymałości od razu, więc musiałbym ewentualnie tej punkty zarzucić do węzła wytrzymałości, który już mam, chociaż chciałbym tego uniknąć. Tutaj bym mógł tylko... A to znowu nie jest potrzebne. Tutaj? Dobra, lekki pancerz 3. Tym się teraz będziemy zajmować, no ale... Okej. Jesteśmy w takim miejscu, zwiedzamy to wszystko, ten fort. I tak, nie wiem, czy mam coś do dodania w tej kwestii. Poza tym, że no, pokonaliśmy smroda, nie wiem, gdzie teraz do końca iść. I tak, niby jestem świadom, że możemy zawrócić, co to jest? Rybackie jakieś ubranie. Aż zobaczę, czy to ma jakieś bonusy, bo nie ukrywam. Szukam jakiegoś ubrania, które daje fajne bonusy, ale no, jak na razie chyba niczego nie znalazłem. No, niczego chyba nie ma. Nie ma, dobra. A więc tak, no, możemy niby zawrócić tam, gdzie byliśmy jakiś czas temu, ale zanim to jeszcze właśnie chciałbym tutaj dokładnie może przeszukać takie miejsce, ten fort cały, czy to, co to jest. O, kto wie, jakie sekrety tu mogą się kryć. Poza mnóstwem trupów, które zaraz nas ubiją. Bo to akurat oczywiste. I co tu mamy? Pukiel włosów. Szkoda, że już niepotrzebny. Dobra. Jeszcze tylko work soli usunę, no i możemy iść w naszym ubraniu alchemika. Przez jakiegoś mosta? Co? Co? A, bezpieczna podróż za trochę kryjemy się na wschód przyjacielu. Okej. To by mi sugerowało, jakbym trafił do miejsca, w którym już byliśmy. Jakby jakoś w dziwny sposób świat miał stracać koło. Chociaż ciężko mi to zrozumieć. Tak, zobaczmy, czy może tym dzwonem. Ostatnio odwiedzonego tu nie. Tak, to jest przewodnikiem, dobra. Możemy coś takiego używać. Okej. W takim razie w przypadku. Daleka plaża? To było? Tak, daleka plaża, niech będzie. Właśnie chcę zobaczyć, czy... może jakimś cudem okaże się, że można właśnie się teleportować tu, tam. Jakoś tak dziwnie. Nie zrozumiał dla mnie sposób. A jeśli tak będzie, no to... Wow. Ten świat jest jeszcze dziwniejszy niż myślałem. No dobra. Zachód przyjacielu. Tak. Zobaczymy, co spowoduje, poza tym, że popłyniemy. Właśnie chcę sprawdzić po prostu tą jedną rzecz. Jeśli to jest to, to ja się po prostu częściowo załamię, naprawdę. Będę miał takie co, ale jak? I uwaga. Tak! Jakimś dziwnym cudem. Idąc w... A, to było to, jak to się nazywa, w lewo. Trafiliśmy do miejsca, gdzie jak popłyniemy w lewo, to trafimy do miejsca, które jest w prawo. Ja wiem, że to są jakieś takie pomieszane perspektywy i tak dalej, no ale, ale tak. To jest dla mnie przynajmniej bardzo dziwne. Ale dobra, nieistotne to teraz. Co jest istotniejsze, to to, że powinienem chyba zakupić... trochę rogów sygnałowych. Już nie aż 30, ale tak z...
13 zapasowych wezmę na wszelki wielki. I możemy to właśnie tutaj zwiedzać, te wszystkie tereny, sekrety i tym podobne. W jaki sposób, w jakim miejscu, gdzie, jak, na co, po co. Nie mam jeszcze pojęcia. Ale tak, zdecydowanie trochę tu zwiedzać będzie można. Ale no, czy coś tutaj znajdziemy, co? Jak mówię, tego nie wiem. No dobra, tutaj nie ma przejścia. I tak, gdzieś tu były właśnie jakieś takie ciekawe przejścia, tylko nie pamiętam, gdzie to było i jak to było, więc... Będę musiał tego trochę poszukać, na tyle, na ile kojarzę jakieś takie dziwne rzeczy. Pamiętam, że właśnie gdzieś było, tak, Fort za Bagnem, okej, tak to się nazywało. A może to było w Ziguracie Prochów? Nie wiem, nie jestem pewien, naprawdę. Ale wiem, że gdzieś było właśnie takie przejście, gdzie była ta taka bariera. Okej. To nie tutaj? Czy to może było z tej strony? Tak, to było z tej strony. Boże, tylko że pochodnie nam się kończą i to prowadzi tu. Aha. Nie prowadzi nigdzie, inaczej mówiąc. W obecnym rozrachunku. Ej, no to kiepska sprawa. Równie kiepska jak to, że nam się kończą pochodnie. Co znaczy, że prawdopodobnie będę musiał... Co nie będę musiał, co? Dowiedzieć się, gdzie i jak dokupić ich więcej. No ale dobra. Na razie się tym wszystkim nie przejmujmy. Może jakoś sobie poradzimy z resztką światła pochodni. A jak nie, to mówię, będę musiał poszukać, żeby dokupić, to się jakoś dokupi. Albo do farmy, bo... No nie ukrywajmy, do farmy nie to, że zawsze jest opcją. I jeszcze tak na szybko przypomniałem sobie jednej głupiej rzeczy, więc... O, gdzie to jest? I tutaj może to będzie? Mamy trzy uszy, to ucha trendowatego. Trzy uszy trendowatego, jak zwał, tak zwał. Ale tak... Prawie. Oznacza to też, że chyba będziemy mogli znowu zwiększyć rangę w naszym przymierzu. Takim... Jesteśmy? Czemu mówię na to przymierze? Nadal nie jestem pewien, jak to prawidłowo nazywać. Ale tak, ogólnie będziemy mogli. I jeszcze może złóżmy tutaj ofiary ewentualnie. Z paru innych rzeczy, które mogą być tu potrzebne. Jestem prawie pewien, że to będziemy mogli wracać dosyć często. Ale tak, na razie tylko kupce, towary i możemy tu kupować rzeczy, czy jest coś tutaj cennego, wspaniałego. Czerwony odłamek, jakiś kocioł, inne takie rzeczy. Są pochodnie. Okej. Tak. Od razu lepiej i od razu bezpieczniej. Warto było tutaj postawić tego jednego kupca. Mieć teraz mniej problemów i... Jesteśmy na dole. I jak widać, są tutaj faktycznie jakieś przejścia. Dobrze kojarzyłem, że coś tutaj było jeszcze właśnie do zwiedzania. Więc brawo ja. I... Tak, chyba... Chyba będziemy teraz musieli tutaj się skupić na tym, żeby tutaj połazić, pozwiedzać, poszukiwać. Może nie spadać. Najlepiej. Ale tak, mam jakiś... Pierścień krwiożerczy, czy coś? Krwiożerczy. Nie rozumiem, powoduje, że ataki noszącego części rozrywają wrogów na krwawe ochłapy. Naprawdę nie rozumiem tego, więc... Jak są takie dziwne opisy, to zazwyczaj albo myślę sam, co z tym zrobić, albo... po prostu sprawdzam gdzieś na jakiejś odpowiedniej stronie i... w tej sytuacji chyba zrobię to drugie. Bo zastanawiam się, czym są te krwawe ochłapy i tak dalej. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to może to, że będziemy częściej dostawać jakieś uszy i tym podobne. Ale no, ja to zaraz to zobaczę. I spotkamy się za chwilę. No, dobra. Znalazłem odpowiedź i okazuje się, że pierścień jest totalnie bezużyteczny, bo jedyne, co on powoduje, to to, że wrogowie będą rozpadać się na... bardzo jej krwawą miazgę. Więc... no, totalnie niepotrzebne. No i przy okazji ciekawa sprawa, spotkaliśmy tutaj te tak jakby pseudoduchy, które widzieliśmy już dawno temu w jakiejś innej lokacji. Więc, wow. Spodziewałem się, że ich tutaj zobaczymy, no ale okej. Okay. Zatopiony medalion. O, czyżby to było to, czego potrzebowałem do broni? Jeśli tak, to super.
I przy okazji może rozpalmy też pochodnie, żeby lepiej tutaj widzieć wszystko. Bo czemu by nie? Zawsze jakaś opcja i jestem jakieś przejście wyżej, którego teraz niestety nie jestem w stanie ruszyć, zaczepić. Więc jakkolwiek jest tam wejście, trzeba znaleźć jakoś inaczej chyba. No ale dobra. Spadliśmy tutaj. Możemy szukać w takim wypadku też jakichś innych przejść, innych sekretów, innych tajemnic. No, jakoś to będzie, jakoś to zrobimy. Ale zanim to wszystko, to chciałbym wrócić do miejsca, w którym mniej więcej tam ostatnio spadłem, żeby przekonać się, czy czegoś tutaj właśnie nie pominęliśmy. Przez to, że upadłem, bo nie umiem w skakanie. Aha. Jakiś pseudo-dzieciucho potwór, który mnie chce zadźgać nożem. Super. Super po prostu. Piękny. Piękny po prostu pomysł na ten. Na przeciwnika. Ale dobra. Nie grałem od jakiegoś czasu. Czytajcie kilku dni, więc nie dziwię się, że mogę delikatnie lamić. Bo zawsze jest tak, że jak się ma nawet krótką przerwę, to ta wprawa trochę może opaść. I tak. Najpierw zobaczymy, co my tu mamy. A, mam teorię teraz co do tego. Prawdopodobnie znaleźliśmy właśnie to nasze przejście tamto. Też nie, nie, to byłoby aż nadto dziwne i nadto łamiące zasady istnienia świata, żeby to mogło być prawdziwe. Topionka, dzielnica. Okej, chyba właśnie znaleźliśmy coś, co jest jeszcze bardziej potrzebne do ulepszania, więc dzięki, gro. Ale tak potencjalnie możliwe, że znaleźliśmy właśnie jakieś takie kolejne miejsce do zwiedzenia. I tak kamienny kowal. Jakieś przejście tutaj. Padek, bo jakby inaczej musiałem spaść w jakiś głupi sposób. Ochliki rogate czy jakieś tak. Są ochliki włóczniki. I jesteśmy tym razem już tak serio na miejscu, w którym przed chwilą te laleczki nas napadły. Więc tym razem się nie damy napaść. Cztery ciosy dwuręcznie, okej. Okay. Bursztynowa figurka kolejna. Miły dodatek, chociaż totalnie niepotrzebny. Głównie właśnie dlatego, że powiedzmy, chyba nic innego na transmutację za bursztynową figurkę sensownego już nie osiągnę. Przynajmniej na razie. Tych rzeczy takich półmagicznych albo całkowicie magicznych. No po prostu naprawdę nie kojarzę. Mocno. Ta jest znacznie wytrzymalsza. No i mnie dobiła. Za jednym zamachem. Wredne to. Wredne to i irytujące. Ale dobra. Lecę 5000 złota. Aż za dużo. Ale jakoś to przeżyję, patrzę na to, ile tego mam. Aha, i jeszcze teraz nie przejdę przez tą bestię. Ale nie wiem, czemu naprawdę mi się nieprzyjemnie kojarzy z czymś, ale nie jestem pewien z czym. Tak jak się z gęby. Ciężko mi naprawdę powiedzieć z czym, ale tak. Ale jakoś takie dziwne coś jest w tym wszystkim. No i teraz zobaczmy, dokąd to prowadzi, może. Aha, znowu do tych kóz. Tam ja na to mówię kozy. Ogólnie to nie wiem, jak to się nazywa i co to miałoby być. Ale tak, dla mnie to są kozy. No i też jest tutaj ten pająk. Ażby tylko jeden. Jest ich jeszcze więcej. Z kim też walczyliśmy. A, dobra. Dalej jest nasz żuchwa, oczywiście, bo incendry nie mogli nam dać ciekawszego, bardziej specjalnego. No ale dobra, nie przejmujmy się tym na razie. Gdzie my jesteśmy w takim wypadku? Okej, czy znam to miejsce? Ciężko mi teraz to określić w pełni. Ale chyba tak, chyba ty. Jakby się szło dalej, to byśmy zaraz trafili. Nie, nie. Dobra, to jakieś inne miejsce i... Nie rozumiem, co się stało. Bo w sensie, no okej. Okay. Te głowy ożyły. Nie wiem czemu. No, a jedyne, co tak jestem w stanie zrozumieć, to tego mimika. Ale tak, jakieś głowy tutaj podstępne też były. Czy tutaj coś więcej jest? Chyba nie. Więc tak, znaleźliśmy mimika, który zdał mi znowu tylko i wyłącznie figurkę bursztynową. Coś, czego... no nie potrzebuję za bardzo.
Jak wiecie, tych figurek bursztynowych to mam po prostu aż nadto. Okej, czyli nie mogę tutaj zrobić dasza. Jeśli chcę wrócić tylko tak, 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 tak. Okej, dobra. Dobra. Czyli na jedną taką sekwencję całą skoków i tym podobnych mam jednego dasza. To całościowo. Okej, i tu jest chyba to zejście, tam zaraz będą te lalki niestety. Tak, będą. Pewnie nie byłyby, bo tym razem nie będę się nim przejmował, tylko od razu ucieknę od nich. I jesteśmy na terenach, na których byliśmy ostatnio po spadku, prawie że. Zobaczmy jeszcze, co tutaj nam to miejsce oferuje. Poza tym rzeczywiście chodzenie do góry nogami. To mam nadzieję, że będą to jakieś naprawdę sensowne odkrycia, znajdźki i tym podobne rzeczy, bo jeśli nie, no co? Będę tylko marnował swój czas niepotrzebnie i tak... A co jest to chodzenie do góry nogami w takim wypadku, jak teraz patrzę, to... Totalnie sensu. Nie ma. Okej, ma sens. Sprytne, sprytne. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Zdecydowanie na plus takie kreatywne wykorzystywanie właśnie otoczenia i terenów. Podobie mi się, jak już powtarzam. I teraz tak, dostaję tu walkę ze mnóstwem tych chochlików wszystkich. To oznacza moją śmierć mniej więcej. Nawet nie mniej więcej, a na pewno. Chyba, że jakimś cudem uda mi się... Okej, udało mi się. Mnóstwo znajdźków za nich dostać. Oczywiście ich teraz nie podniosę. Poza tym to chciałbym zobaczyć... Co tutaj było za znajdźka? Kotwotopór. Okej, chyba kotwicotopór. Tak najłatwiej to powiedzieć. Określić, nazwać i... Tak. Co dalej w sumie? Dobra, chyba się udało. Chyba mi się udało. Jakimś cudem. No, tutaj mi coś chciałem powiedzieć, ale nie. Niestety. Cokolwiek tu jest, to z jakiegoś innego miejsca się tu dostaniemy. Spadłem do jakiejś przepaści i zobaczyłem wielkiego potworu dziadostwo. Nie chcę tam zaglądać. Boję się, że to będzie coś na ponad moje siły. Jeśli takich wrogów tutaj będziemy mieć po prostu. No ale mus to mus. Jakoś sobie z tym poradzę. Jeśli będę musiał. A póki co, jedyne co muszę, to powrócić tam. I czyżby przyszykowała się śmierć? Dobra, nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Nie, 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 to nie to. Gincie. Zlamiłem. Zlamiłem i to bardzo, aż nadto mocno. No ale dobra. Nie będę się irytował ani nic, bo to tylko z mojej winy. Więc jeszcze nie jest tak strasznie źle. A i właśnie, w sumie jak jeszcze przy tym jesteśmy to całkę dzielnicy, talizmany. Kowali chyba mamy w nadmiarze, oczywiście. To dołożmy kowala jeszcze. I ulepszamy, może, potencjalnie? Oczywiście wiem, że nie mam soli, na co, ale... Ale tak, zatopiony medalion 2. Okej, czyli 2 medaliony, mam tylko jeden. A tutaj potrzebujemy rozkazów możnowładcy. Dobra, to jednak nic z tym nie zrobimy jeszcze. Ale i tak, lepiej mieć tu kowala na wszelki wielki, jakbym sobie potem przypomniał, że chcę ulepszać, a... Akurat byłaby okazja na to, żeby ulepszać, bo bym miał materiały. Więc tak... Weźmiemy go, będziemy się cieszyć z tego, że go mamy. I nie będziemy się przejmować niczym. Tego typu, dobra. I śmierć? Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Jestem tego pewien. Bo nie umiem walczyć jednoręcznie. Ale oczywiście zamiast brać w dwie ręce, to ciągle zamieniam to na kostur. Więc tak, ciężko będzie. Jeśli się nie ogarnę szybko. I kolejna dzielnica. Nie wiem, czy dziękować tej grze, czy zamówić, że tylko dzielnica znowu, a nie talizman. No, ale dobra. A, cześć, przeciwniki. Dawno was nie widziałem. Gincie, w takim wypadku. Dobra, tutaj są kolejny.
Okej, tak, tak szybko. Raz, dwa, pokonane. Teraz wie mi, bo zaraz tu laleczki by wstały. Odpalamy pochodnie. Niektóre wyglądają, jakby miały też odżycie, ale na szczęście to mnie nie zrobią chyba. I co dalej w sumie? No właśnie, to jest dobre pytanie, co dalej w sumie? Poza tym, że spadłem w głupi sposób, to jednak odżyły. Mimo tego, że tu machałem i nic się nie działo. Chyba będę musiał jakoś dokładniej pomyśleć, co z tym zrobić i tym podobne. Więc tak. Ja może po prostu zrobię cięcie, aż coś ciekawszego znajdę, odkryję, dojdę. A nie tak tylko będę wam pokazywał moje śmierci. No, dobry pomysł, więc no, widzimy się za chwilę. No dobra, jesteśmy już prawie w jedynym miejscu, które ma dla mnie jakiś pomysł. Bo tak, jak zapewne pamiętacie, to jest to właśnie takie przejście zamknięte. Tutaj jest to ta sekwencja, gdzie możemy niby chodzić do góry nogami, no ale nie mam pomysłu, co z nim zrobić. Tu mamy tych posągów, które zaczną sobie ożywać i chcecie nas zabijać. No i jeśli mam być szczery, to nie mam pomysłu, co zrobić. Gdzie iść dalej w tym miejscu? Na pewno jakieś przejścia powinny być. Po prostu dużo tych sekwencji, sekcji różnych i tak dalej. No ale na pewno nie mam pomysłu po prostu, co z tym zrobić. Więc tak, zrobimy jedną rzecz, która mi przyszła do głowy, czyli pójdziemy tym razem bez chodzenia do góry nogami. Bo kto wie, może nawet tutaj będzie właśnie jakieś rozwiązanie, jeśli to tak zrobimy. Inne rozwiązanie oczywiście niż śmierć. No i mamy inne rozwiązanie niż śmierć. Nawet mamy świeczki. To znaczy, że mamy tutaj teraz miejsce odrodzenia się. Opcje na spokojne, można powiedzieć, zwiedzanie, eksploracjowanie, jak zwał, tak zwał. I coś jeszcze? Znowu to coś. Czy wie, co zrobiłem? Nie. Biorę to, czego pragnę. Zebrałem tak wiele od tylu ludzi. Dusze niczym skrawki, obleczone gnijącym mięsem. Przejmuję je. Królestwa z prochu i kłamstw. Mostkowi książęta, skorumpowani władcy. Przejmuję ich. Nadal nie rozumiem tego całego stracha na wróble, czy co to jest. I ruiny świątyni. Znaleźliśmy nową lokację w ten sposób. Ciekawe. No dobra. No dobra. Jak to jest nowa lokacja, to z chęcią skorzystam. Ale to za chwilę. Najpierw chcę zobaczyć, co tutaj się kryje. Pokonać ewentualnie tego dziada, jednego z tych dużych dziadów, których tam widziałem. Gdzieś w tym kierunku chyba to było. Aha, chyba jesteśmy przy tym i książę bez krwi. Okej, czyli to nie jest dziad zwykły, ale to dziad typu boss. No dobra. Nie wiem, czy się szczerze z tego cieszyć, czy bardziej z tym załamywać, że to jest bossu. Ale może dam radę, może nie będzie aż taki trudny do pokonania. I jak z jego odpornością? Nie jest najwyższa. Jeśli będę ostrożny, a podkreślam, teraz nie jestem, to może jeszcze nawet zwyciężymy za pierwszym podejściem. Okej, full focus, spokojnie, gwiazdny kluczu, nie panikuj, może ci się uda, tylko bądź ostrożny. Okej. No i muszę też pamiętać o najważniejszej zasadzie, nie spamić ciągle jednym zaklęciem. Bo jest ten cały dysbalans żywiołów, czy jak to się nazywa, który może nas ubić bardzo szybko, jeśli będę nadto używał jednego żywiołu. Na całe nieszczęście dla niego pamiętam o tym. Dlatego też wygrana bezproblemowo. Co ciekawe, sam dziad wielki, chociaż przerażający, był łatwiejszy do pokonania niż ta lokacja i achievement the construct. Pokonane i prochy księcia bez krwi.
Dobra, no to mamy jego prochy, super. Rozpalę puchary dnie, pozwólcie. Oczywiście, żeby to było jaśniej i co dalej, no bo tam na pewno była ta świątynia. Ale zanim ta świątynia, o nie. O nie, 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 nie. Nie chcę się, nie chcę tego. Idźcie sobie. Oczywiście. Musiałem zginąć od tej laleczki. Musiałem. No właśnie, zanim ta świątynia, chciałem zobaczyć, co jest z tej strony. Nie będę ukrywał, trochę już tego żałuję, że podjąłem taką decyzję, a nie inną, ale no. Przeżyjemy. A póki co musimy tam tylko szybko dotrzeć, żeby potencjalnie zemścić się na tych laleczkach. Też nie ukrywam, niechętnie to bym tam nie lasł, one, no. 20 tysięcy soli ponad. Będzie z tego może jeden, może dwa poziomy. A bądź co bądź, nadal jest dużo. Ciągle się tutaj od poziomu zależy nasze max HP, jak się przekonaliśmy. W sumie jak ja się przekonałem niedawno. Bo tak, dosłownie, jest to sprawdzona informacja, żeby nie było. Bo nie mogłem znaleźć właśnie niczego, co pozwala inwestować HP, i to myślałem, co mam na start, zawsze tyle samo i tylko tyle. Okej, kamienny kapłan. Miły dodatek, choć dla mnie zbędny. I tak, właśnie nie pamiętam, czy wam wspominam o takich rzeczach, ale no. Jeszcze raz, wiem gdzie jesteśmy. Ja naprawdę wiem, gdzie my jesteśmy, więc no, super. Bo jak wiem, gdzie jesteśmy, to łatwo będzie mi znaleźć potem ewentualnie jakieś lepsze wyjście. No ale wracając. I tak, okazuje się, że właśnie poziom jest tutaj wyznacznikiem też max HP. A tym podobne, więc tak. Warto po prostu mieć wysoki poziom. Jeszcze bardziej niż w innych grach, gdzie oczywiście wysoki poziom może też oznaczać lepsze statystyki, czy potencjalnie więcej życia, tak tutaj oznacza to i jedno, i drugie, więc tak. I co to jest? Pierścień płonącego nieba. Pewnie znowu jakiś bezsensownie dziwny? A jednak nie, zmniejsza koszt magicznych zaklęć i inkantacji. Dobra, tutaj kosztuje to 18, zobaczymy, czy się zmniejszy tutaj, jeśli to założę. Nie, nadal 18. Ale dobra, może to znaczyć też, że po prostu zmniejszy się, ale nie widać tego bezpośrednio w opisie. Przekonam się niedługo, no i kolejny kamienny mag, fajnie. I teraz tak, tutaj jeśli tak przeskoczymy, to gdzie trafimy? To są też jakieś chyba jeszcze nadal inne tereny? Jestem prawie pewien, że tak. Tak, nadal to nie są jeszcze te tereny, po których mieliśmy okazję chodzić, więc fajnie. A, okej. Tą bramę poznaję. Więc fajnie, mamy już jednego skróta. Ciekawe, czy więcej ich też będzie. Laleczki pragnąłbym pominąć. Róg wojenny, który prowadzi też tam. I czyżbyśmy byli w tym miejscu, o którym myślę? Tak, jesteśmy dokładnie w tym miejscu, o którym myślałem. I muszę to pokonać, zanim to mnie pokona. Na szczęście się udało, więc... A będzie spokój przez chwilę chociaż. No i tak, teraz tutaj. Tutaj nie przejdziemy. Nie znaczy, że nie przejdziemy, to jeszcze z pułapka. Wredne. Więc musiałbym tak jakoś próbować. I chyba od tamtej strony tylko się da. Kiepska sprawa. No dobra, w takim wypadku chyba trzeba będzie znowu tam jakoś iść. Nie wiadomo od której strony, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Ale ja się nie poddam tak łatwo, ja chcę znaleźć tej... rozwiązanie, przejście, tajemnice, sekret, cokolwiek tam trzeba będzie, jakkolwiek tam trzeba będzie. Więc tak, prawdopodobnie czeka mnie długa i żmudna przeprawa z powrotem przez te wszystkie tereny. Jeśli tak, no to życzę mi szczęścia, a jeśli nie, no co, to dobrze dla mnie. Bo może jakimś cudem mi się to wszystko uda. I tak, nie będzie jakiejś aż takiej wielkiej i żmudnej przeprawy. Będzie tylko trochę długa i trochę żmudne. Bo jak widać, mamy tutaj przynajmniej jeden skrót. A co za tym idzie, możemy szybko tam dotrzeć. Ryzykując przy tym prowokacją wielkiej hordy tych tutaj chochlikoduszków, oczywiście, bo nie chcemy się z nimi walczyć. Ale tak. Ostatecznie... Okej, udało mi się ostatecznie, jak to się nazywa, zredukować ich ilość do dwóch, to teraz tych można się łatwo pozbyć. Okej, tak, teraz jeszcze łyknięcie.
I zobaczymy ponownie chodzeniem do góry nogami, czy jest to może takie rozwiązanie, jakie myślałem. A chwila, przepraszam, jeszcze tutaj jeden był? Nie, dobra, poszedł sobie. No to pochodnia, bo jednak wolę zawsze z tą pochodnią chodzić. Jakoś tak czuję się bezpieczniej. Przez to, że jest dosyć ciemno w tych lokacjach, a nie znalazłem do tej pory chyba sposobu na rozjaśnienie tego. U siebie przynajmniej. Bo tak, monitor mam dosyć jasno i nadal jest dla mnie za ciemno, więc tak. Dobra, jesteśmy już tutaj. Zaraz będą tu takie właśnie neurologiczne punkty. Coś, o czym nie pomyślałem wcześniej, czyli żeby tutaj spróbować przeskoczyć. Ale zanim to wszystko, to tak, trzeba się pozbyć też tych tutaj wszystkich suwaczy. Okej, tutaj mocno uderzył hałas nakładających się efektów ubicia ich. Nie rób tego, gwiazdy kluczu. Dobry postacie. Okej, jesteśmy tutaj. O, tylko że to nie tu miałem się dostać. Miałem pójść jeszcze dalej. Okej, to już jest wyzwanie, żeby dotrzeć jeszcze dalej. Okej, a to skąd tutaj nagle? Tłumaczę? Co tu się stanęło? Chyba ciężko będzie. No ale dobra. Nie przejmujmy się tym teraz jednak. Żeby teraz mi się udało. Znaleźć może przejście potencjalnie? Okej. Czyżby i tak, mamy to. Mamy to. Wow. Czyli tego całego wielkiego gościa i to wszystko mogłem od tak pominąć? Tym wcześniej zauważył tylko tą jedną niewielką zależność? A to ciekawe. Dobra. Jednak nawet nad tym się nie rozważajmy tego za bardzo, bo nie ma po co. Tak samo innych tego typu kwestii nie ma co. Jedno co mnie tylko zastanawia, to jak się dostać tam, do góry. Okej, już chyba wiem jak. A, tylko muszę precyzyjnie naprawdę te skoki robić, bo jeśli tak nie zrobię idealnie precyzyjnie, to jak widać... A, może tak się stać i albo dostaję lagi na padzie, albo nie wiem co. Ale okej, mam 3 skoki, 2 odbicia się tego typu i 3 skoki. A, fajnie gdybym tylko mnie postać słuchała i jak trzymam gałkę w konkretną stronę, to w konkretną stronę skakała. Dobra, a ja mam tylko tyle skoków, więc ciężko będzie. Będzie malo. Już się plączę. Będzie minimalnie brakować. Nie, dobra, jeśli ten skok by się udał, to może jakoś by wyszło. Ale niestety nie chcę go zrobić prawidłowo, bo woli robić po swojemu. No, właśnie o tym mówię, ten ostatni skok. Gdyby udało się go lepiej przygotować, naprawdę, to może... Chociaż nie. Minimalnie gdzieś mi tu czegoś brakuje. Potrafię tego zrozumieć, ale tak, no, gdzieś czegoś jakby brakowało. I trzeba przejść nad tym potencjalnie, żeby tam się dostać. Czy jestem tego w stanie przejść nad tym jakimś cudem? Wydaje mi się, że... Okej, mam to. Albo tego wcześniej tu nie było, albo byłem ślepy. Ale mam to. No i tak, tutaj tego dziada też można się pozbyć. Poczem by nie. I uwaga, uwaga, wielkie odkrycie, wielka znajdźka, co tam mamy. Plecak soli, jeszcze lalki, no bez przesady. Dla plecaka soli się tak męczyłem. No cóż. Dobra. No dobra. No to w takim wypadku, skoro to udało się przejść, odkryć, odnaleźć sekrety tego miejsca i tym podobne. Ja mam powiedzieć, że pójdziemy sobie spokojnie do tej świątyni. Ale nie, musiałem. Musiałem znamić. No to tak, ja tam po prostu pójdę ponownie, a potem idziemy już do świątyni. Tak.
której to spróbuję odnaleźć chociaż jednego, o, jak to się nazywa? No, słów mi brakuje. No, jednego przeciwnika, nie przeciwnika, to jedno sanktuarium. W którym będziemy mogli już spokojnie odpocząć, wydać sól i potencjalnie może coś jeszcze zrobić. Ale nie wiem, co by to miało być i jak to miało być. Więc no, po prostu pójdziemy tam odpocząć. A póki co winda, proszę cię, zawieź mnie gdzieś, gdzie potencjalnie mogłem zgubić sól. Teraz tak tutaj, to są te tutaj przejścia. Już? Nie, to przejścia będą kawałek chyba dalej. Tak, kawałek dalej, tak jak mówiłem. I zaraz tutaj jakoś podniesiemy sól. Co ciekawe, tym razem za 3 uderzenia. Czasami wymaga tu więcej. I dobra, żeby teraz też nie męczyć z tym wszystkim, zadzwonimy dzwonkiem, których jeszcze trochę mam. Dzień, dzień, oczywiście. I lecimy do świątyni. Piękne. I w sumie szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej, bo zaoszczędziłbym trochę tych funduszy w ten sposób, nie ginąc przed chwilą. Ale tak, ja zapominam o takich przedmiotach i zawsze o coś będę potrzebował później, tym podobne się wkrada. Dobra, są pająki, które na szczęście łatwo pokonywać. I... są jakieś inne dziwne przeszkody, których nie rozumiem. Więc tak... mam nadzieję, że uda się jakoś przejść tą świątynię nie ginąc. Nowe brzydkie dziadostwo, które można łatwo pokonać ogniem. To może nie być aż tak źle. Dokąd to prowadzi w sumie? Bo tak idę przed siebie? Nawet nie wiem gdzie. Jak? Zatem, że gdzieś to prowadzi. Chyba się nie przekonamy tak szybko. Mamy mimika. Ciekawe, teraz są bardzo częste. Ale na początku nie było, żeby już mieć czujność. I mamy tutaj strój przewodnika. Zaraz to zobaczymy oczywiście. Potencjalnie może zdobyliśmy w końcu lepszy ciężki pancerz. Ciężko mi byłoby w to uwierzyć. Znaczy jaki ciężki? Lekki pancerz właśnie. Ale nie będę narzekał, bo może jakimś cudem i... jesteśmy. Okej. To jest... jak mu kojarzył skądś to miejsce. To wejście do świątyni takie. Ale zarazem jesteśmy w jakimś takim... brzydkim miejscu. W trochę ohydnych skałkach i... gdzie to... nie, nie mówcie mi, że to to, o czym ja myślę. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, nie mówcie mi, że to to, o czym myślę. Ale teraz, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. Albardo Gwardii. Super, jakaś halabarda, z której nie skorzystam. Ale no, nadal fajnie. I dobra. Może inaczej, jeśli ktoś byłby w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy, to byłbym wdzięczny. Latający zamek Mala. Okej. Okay. Polazłem gdzieś, nie wiadomo gdzie. I wylądowałem w latającym zamku. A cóż, no, idealne podsumowanie moich rozgrywek. Po prostu jestem gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo jakiego powodu. I jeszcze lubię sobie spadać na śmierć, no typowy ja. Idealne podsumowanie odcinka. Idealne podsumowanie. Ale dobra, odkryliśmy jakiś wielki sekret wszechświata czy coś. Miejsce dosyć takim wyglądającym znajomo. A jednak chyba nie do końca znajomym. Więc dobra, no. Nie wiem, czy jesteś więcej do dodania, nie dużo w umiejętności, tylko awansuj. 3 poziomy. Za całą tą sól, 3 poziomy. Widać, że jesteśmy już na bardziej zaawansowanym etapie. No ale dobra, nie przejmujmy się tym. Zgodnie z tym wszystkim, co tutaj myślałem, mówiłem, 3 poziom lekkich zbroi. Może w końcu będę mógł robić w tym lepsze przewrotki. Nie jestem przekonany, może. Może nie. No i broń przewodnika. Lekki pancerz klasy drugiej. Lepszy na wszystko oprócz trucizn i... znaczy równy? Albo lepszy. No wszystko oprócz trucizn i ognia.
lżejszy przede wszystkim, więc tak, czemu nie. Wezmę sobie broń przewodnika. Czego myślę, że lżejsze? Jedne co, to tylko rękawice zostawiam na DLT, bo te mają specjalne właściwości, no i tak. Modląc się tutaj do naszego świecznika, na tym kończymy epizoda, który mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał, bo ja jestem... Będę usatysfakcjonowany. I... A właśnie, w sumie jeszcze może ostatnia rzecz... Nie, już nic więcej nie będę robił. Dobra, naprawdę to już tyle. Trzymajcie się, hej. I dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia niebawem.